blisko. Życie jest bardzo ciekawe, bardzo zabawne i jeżeli się wie, co z nim zrobić, to można żyć. Nie należy się tylko smęcić. Z całej Polski ściągnęli do Szczecina miłośnicy jazzu i piosenki. Festiwal Młodych Talentów. Zespół Czerwono-Czarnych przesłuchał przez rok 3000 młodych pieśniarzy. Na festiwalu końcowa eliminacja. Występują zwycięzcy ze Złotej Piętnastki. Umuzykalniają się nasze nastolatki. Wojciech Kędziora z Poznania. Głośna już 16-letnia Karin Stanek z Bytomia. Szczecinianka Helena Majdaniec. Byłem zapraszany jako gość bardzo ważny. Bardzo ważny na festiwale Sopockie. Pierwszy festiwal Sopocki. I na drugi. Po pierwszym festiwalu to było wiadomo, że tam będzie Królowo Fog i Mańka Koterska. Grajek przy fortepianie. To jest gra, ty klamiesz tak jak ja. Goście snują się w krąg. Powiedziałem, trzeba ten martwy festiwal odnowić. Zrobimy, dokładnie tak się to stało. Festiwal Młodych Talentów. Wtedy były zespoły młodzieżowe, które grają na tak zwanych non-stopach w Sopocie. Zobaczyłem te zespoły, zobaczyłem tam świetnych chłopaków, śpiewających, ruszających się. Strasznie mi się to spodobało. Usiedliśmy z Jurkiem Kosińskim i z moimi pracownikami i ustaliliśmy sposób zbierania tych ludzi, czyli zespół Czerwono-Czarny jeździł po Polsce. Ja byłem przewodniczącym jury stałym tych jury, które typowało, wojewódzki w każdym razie. Obejrzałem 6 tysięcy występów przez rok. W ogóle nie spałem. Jeździłem po Polsce, oglądałem. Był tak zwany otwarty mikrofon. To pierwszy otwarty mikrofon w Polsce był. Przychodzili z ulicy, pokazywali się i tak przyszła Karin Stanek w Bytomiu, która była gońcem. No. Każdy tam śpiewał 3, 4 czy 6 taktów następnych do golenia, że tak powiem. Dziękuję, tak wszyscy odpadali. Ja się bałam, bo ja to widziałam, ja to słyszałam, ja mówię, no to jest koniec. Ja nie chciałam wyjść i kolega mówi, wyjdź, co ci zależy, przestaw się i tak dalej. No i tonację podałam i nie przerwali mi śpiewania. I ja zaśpiewałam całą piosenkę Jimmy Joe. O Jimmy Joe, nie myśli moich. Czesiek Niemet przyszedł w Gdańsku. Był stroicielem fortepianu w Czesiek. W Poznaniu przyszła Sośnicka, w Poznaniu przyszła Frąckowiak, Ada Rusowicz. Wszyscy ci moi przyjechali do kawiarni Uśmiech w Warszawie. Kamery stały poustawiane na balkonach. Goście z rządu, z KC, wszędzie siedzieli na widowni, a oni ich potajemnie filmowali. Na estradzie najmłodsi piosenkarze amatorzy. Okazuje się, że coś się w kraju dzieje poza Jerzym, Violettą i Nataszą. Jak było widać, jak jakiś tam sekretarz bije brawo, minister Galiński, jak bije brawo, oni się wstydzili tego, nie wolno było, nie? To było już za późno, już był dokument, nie? To był 4 stycznia 62 roku. To był początek tej szalonej, tego napędu festiwalu. Potem był festiwal w Szczecinie, który był cudownym zjawiskiem. Mocne uderzenie Karin Stanek, popularnie atomowa Kaśka ze Śląska. Dynamit, rytm, muzykalność i na pewno niemalowana lala. Lat 17, rówieśniczka końca wojny. Do czerwca już byłam naprawdę tą gwiazdą.
która miała wiele pieniędzy i na festiwalu w Szczecinie tutaj już wylądowałam jako Karin Stanek. Która będzie dobra albo zła. I pamiętam, że wtedy już moda w całej Polsce była a la Karin. Nie nadążyli z produkcją lalek z kitami. Ulicami już nie mogłam chodzić. W okularach chodziłam. Festiwal miał tak strasznie teoretycznie prostą oprawę i to właśnie tak robiącą wrażenie. Przecież otwarcie festiwalu to było 1600 przyjezdnych gitarzystów, którzy się zebrali na pogoni, nastrojono im gitary, żeby brzmiały i grali 16 to 16 ton. Temat i defilowali przez Szczecin. Słuchajcie, jak to brzmiało. To są wielkie, prawdziwe, autentyczne talenty. Tak jak był Czesiek Niemen. Marlena Rodowicz, drugi. Franz Kowiak. Znakomita Mirka Kubasińska. Tadek Nalepa. Wojtek Gąsowski. Karin Stanek, wspaniała. Helka Majdaniec. Już nawet nie wymieniam wszystkie, bo to były dwie dwudziestki, jeszcze trzydziestka srebra. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Wywolili nas bitą mordę, że działam przeciw władzy i już nikogo nie było po mnie, który chciał zaryzykować. Dlatego, że za bardzo otwierał furtki młodym, a ZMS powiedział niente, nie wolno, nie rozreszajec się. No i już zamknięte było, bo śpiewali po angielsku, co niektórzy tak jak ja, let's twist again, nacinajem twista, trzeba było śpiewać, a ja tak nie zaśpiewam. Hej, wasze lasy z nami, ej, wasze ciucie babki z nami, co tam tam, hej, ciucie babki z nami, to ciucie babki z nami. Skubie pastuszyk, gąseczki skubie, ja tam nie będę cię skubał, Mariolno, Mariolno. Moja dolno i nie dolno. Płacze pastuszek za jedną gąską, bo gdzieś przepadła bez wieści. Płacze za jedną, a ja nie będę, taż jeszcze tyli jest gęsi, Mariolno.